Cześć dziewczyny, witamy w kolejnym zestawie ćwiczeniowym. Jak zwykle jest ze mną Magdalena Toczydłowska. Dzień dobry. I dzisiaj ćwiczymy dalej, tym razem na stojąco. Tak, tym razem na stojąco, zmieniamy pozycję. Uwaga, dzisiaj będzie potrzebny nam kijek, bądź ręcznik, tak jak ostatnio ćwiczyłyśmy, też może być to ręcznik, bądź kijek od szczotki, to co macie. Na początku zaczniemy sobie od wygodnego stania, sobie na tak szerokości bioder. Można sobie skoczyć i stopy wtedy same się, słuchajcie, ustawią prawidłowo. Losujemy naszą sylwetkę, pamiętacie jak? Wydłużamy. Wydłużamy się, dokładnie. I teraz chwytamy kijek na wysokości mniej więcej bioder, tak na prostych rękach. I będziemy wykonywać wznos na wysokość klatki piersiowej, a następnie do góry za głowę. I wracamy przed klatkę i tu. Tak, tak. Co tu jest ważne? Znowu pamiętajcie o tym wyciągnięciu brzucha. I to, że wasze ręce zaczynają się tu w plecach i one chcą się wyciągnąć, te wasze plecy. Tak. Tyle, ile możecie. Każda z nas ma swój zakres ruchu. Może to być nawet do tego momentu i też będzie dobrze. Sami zobaczycie, że te zakresy zwiększą się po pewnym czasie. Bardzo dobrze. Opuszczamy. Tak 5-8 razy wykonujemy to ćwiczenie. Następnie trzymamy kijek nad głową albo przed, tak? Znowu zwróćcie. Na tyle, na ile możemy. Na tyle, ile wam pozwala wasz zakres, dokładnie. I wykonujemy skłon boczny, czyli wyciągamy się. I on naprawdę może być minimalny, ten skłon. Ważne, abyście nie odrywały stopy. Biodra były stabilne. Głowa patrzy przed siebie. Tak. Kiedy wracacie do centrum, starajcie się wrócić w bardziej wydłużone. Ale nie z rąk, tylko stąd. Świetnie. I na tym wydłużeniu zrobić skłon. Fajnie. Pamiętajcie, to wymaga wszystko pracy. I teraz przejdziemy do twistu. Trzymamy kijek przed klatką piersiową i wykonujemy twist, czyli stabilne biodra. Tak, i w tej części wykonujemy twist. Świetnie. Staramy się utrzymać biodra w jednym miejscu, tak, żeby one się nam tutaj nie przemieszczały. W siadzie będzie to ćwiczenie łatwiejsze, bo po prostu siedzimy i one siedzą i czujemy, tak, że nie odklejają nam się od maty. A tu musimy wyobrazić sobie, tak, że za naszymi pośladkami jest ściana i my nie chcemy oderwać pośladków od tej ściany. No to jak już tak. Więc większa kontrola. Jak świadomie już myślimy o tych biodrach, to faktycznie te rotacje wtedy nie są takie pełne, kiedy się skupiam na tym. Dokładnie. Dobrze. Połączymy takie dwa elementy. Zrobimy teraz twist i taki skłon. Dobrze? Tak. Otwarcie. Tak. Hop, wykonujemy twist. I jedną rękę opuszczamy. A, to co robiłyśmy na siedzeniu. Dokładnie tak, robiliśmy to na siedzeniu, tylko tutaj potrzebujecie na pewno więcej takiej kontroli swojego ciała. To naprawdę fajnie rozciąga, słuchajcie, tę stronę. Tak, jeszcze rozrób jeden. I zajrzyj tu, do sufitu. O. A. Tak. Starajcie się robić to cały czas na tych plecach prostych, wydłużonych. Tak. Hop. Bez takiego wygięcia. Dobrze. I wracamy do pozycji. Opuszczamy kijek. Dobra, słuchajcie. I w zasadzie teraz przejdziemy do takich rozluźniających ćwiczeń. Odłożymy kijek. Ręcznik, bądź ręcznik, nie będzie nam potrzebne. Wykonujemy skłon, taki jaki możecie, świetnie. Rozluźniający, trochę ja cię wezmę do przodu.
przodu, tak? I wykonaj litka krążenia rękoma, po prostu takie kółeczka, rozluźniające kółeczka. Do wewnątrz i na zewnątrz. Kolana mogą być leciutko ugięte, jeżeli macie taką potrzebę. Spróbujcie zrobić to na takim pełnym rozluźnieniu, barki daleko od uszu. Świetnie, następnie powoli idziemy w górę, tak, podnosimy się, świetnie. Dobrze, zrobimy takie ćwiczenie rozluźniające palce, tak, będziemy pstrykać po prostu palcami, to też jest fajne. I pstrykamy sobie do przodu, może to być szybko, proste i oddychamy. Ręce, i oddychamy, proste ręce, a, proste. Tak. I ruch kierujemy do góry, cały czas pstrykając. Do góry, do góry. Tak, do góry, do góry. Tyle, ile możecie. I na boki otwieramy ręce. Na boki? Dwie, tak. Tak, pstrykamy cały czas, wyciągając ręce. I do góry? Tak, i do dołu, w dół. I w dół, pełny. Tak. I znowu dołem przenosimy do góry. Możemy też zrobić reverse, tak? Czyli idziemy w tą i do boku. Bardzo dobrze. I ostatnie ćwiczenie, po prostu robimy wdech pełny do góry. I wydech, otwieramy klatkę piersiową. I też możecie zamknąć oczy. Tak. 3, 4 takie wdechy wyciszające. Brawo, Litko. Dzięki. To koniec na dzisiaj, słuchajcie. Dziękujemy Wam bardzo. I do zobaczenia za tydzień.